Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szepanowicki, Bartnik. Pytacie w komentarzach, jak wyglądają teraz jabłonki. No niestety, masakra się stała. W lutym nie była domknięta bramka tutaj do ogrodzenia, albo wiatr ją otwarł i wpadły sarny i praktycznie opitoliły większość drzewek. Wszystkie tutaj były w tym rzędzie piękne. Same czubki tutaj pozjadały, okorowały drzewka w tym miejscu i to wszystko uschło, odbija coś, ale raczej kiepsko to wygląda. Niektóre drzewka się zachowały, no i dosyć fajnie to wygląda. Tutaj już z zeszłorocznego pędu jednorocznego już wyrastają dwuletnie pędy boczne i będzie można przesadzić to drzewko w przyszłym roku. No te, które były opitolone, no to się jakoś tam odbijają. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się jakoś przewodnik poprowadzić. Tutaj było też okorowane, ale jakoś i tak zabezpieczałem to pastą, taką maścią ogrodniczą. Tu udało się to uratować. No i takie drzewko dosyć ładne wyrosło. Przy niektórych już stoją paliki. Wiem, zarośnięte wszystko, nie mam żywcem, kiedy tego tutaj poplewić. Jak wiecie, zostałem tatą. No i teraz obowiązki całkowicie się zmieniły. No i jeżeli by sarny mi tego nie opędzlowały, no to byłyby drzewka tak jak tutaj. Dosyć ładnie to wygląda. Praktycznie mają już 1,50 m. Tu ładne dwuletnie rozgałęzienia. Tutaj jakie piękne. No niestety, człowiek uczy się na błędach i również sporo tych błędów tutaj popełniłem. Przede wszystkim wszystko musi być wyplewione. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, trzeba dobrze zabezpieczać przed szkodnikami. Mimo wszystko, że jest to ogrodzone tutaj, no to jednak sarny się dostały. I taki sam tutaj zagajnik drzewek po prostu muszę dodatkowo ogrodzić, żeby mi tego szkodniki nie zniszczyły. Kolejna sprawa to obcinanie wilków. Jak pamiętacie, ja nie obciąłem wilków. O, widzicie, tutaj jest cięcie takich grubych wilków. I praktycznie wszystko to, co się nie przyjęło, było spowodowane tym, że te wilki zaczęły zabierać soki, a zraz, który był zaszczepiony, nie dostawał odpowiedniej ilości pokarmu i po prostu usychał. Kilkanaście tutaj mi się sztuk tak zmarnowało. I teraz człowiek wie, na czym to wszystko polega. Następna sprawa, to próbowałem doszczepić do nieprzyjętych podkładek. O, tutaj jest na przykład coś takiego. Wyrosła tutaj dzika odnoga od podkładki, którą obciąłem i zaszczepiłem od nowa zraz. No i oczywiście popełniłem kolejny błąd. Spóźniłem się, przespałem czas, w którym trzeba było ten zraz pozyskać. Pozyskałem go wtedy, kiedy już puściły soki. No i niestety ten zraz po prostu usechł. Jest tutaj coś jeszcze zielonego, ale niestety ten zraz już się nie przyjął. Także człowiek uczy się całe życie, ale myślę, że mając to doświadczenie, co teraz, będę zakładał kolejny taki właśnie, kolejną taką mini szkółkę dla siebie. Te jabłonki, które fajnie wyrosną, no to je sobie przesadzę i będę prowadził dalej. Myślę, że w przyszłym roku już zawiążą pąki i będzie już widać, jaki tutaj jest owoc. Myślę, że zostawię jeden owocek, taki, żeby tylko sprawdzić, jak to wygląda. No i też, żeby nie obciążać za bardzo. Oj, powiem Wam, że zadrżało mi serce, jak przyszedłem tutaj. Tyle pracy. Praktycznie te dwa rzędy były takie piękne. Wszystko by wyglądało tak, jak właśnie te, które Wam pokazywałem, ładnie wyrośnięte. No i niestety drzewka uschły. Tu było wszystko obkorowane dosłownie na wysokość 30 cm.
i akurat te najładniejsze musiały sarny opędzlować. No tu muszę jednak troszkę poświęcić i wyplewić, bo niestety trawa zawiera soki drzewkom. Do tej pory coś było podkoszone, no ale tak jak mówię, priorytety w życiu się zmieniły i trzeba po prostu żyć. Dobra, to tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.